Kolejny odcinek chrześcijańskiej telewizji internetowej, kolejny nowy dzień, który Bóg w swojej łasce nam darował i Jego Słowo, które jest w ten dzień wpisane. A jest to krótki fragment z Ewangelii Jana, gdzie w pierwszym rozdziale, wierszu 16 jest napisane: z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Drodzy, wymowa tego naszego dzisiejszego hasła biblijnego zawierać się może w krótkim streszczeniu. Jakim? Ano takim, że należałoby stwierdzić, że my nie mamy nic, a Chrystus ma nieskończenie wiele. On obdarza, my przyjmujemy. Kiedy myślimy o czasach, kiedy Pan Jezus chodził ze swoimi uczniami, kiedy nauczał, kiedy uzdrawiał, to musimy stwierdzić, że oni wszystko widzieli na własne oczy, słyszeli na własne uszy, a my, współcześnie żyjący, możemy czerpać, możemy inspirować się ich świadectwem. Przy czym trzeba nam pamiętać, że ten Boży dar, ta Boża oferta, czy też Boży głos zawsze są pierwsze i my albo je słyszymy, usłyszymy i przyjmujemy, albo i nie, jak bezradny pacjent przyjmuje z nadzieją lęk przepisany przez lekarza. I drodzy, nawet kiedy już ten dar łaski Chrystusowej wypełni nas wiarą tak, iż już sami przychodzimy do Niego i przychodzimy po więcej, by czerpać siły od Niego, to ta nasza energia, ta sama chęć szukania prawdziwego Boga jest darem dla nas. A więc łaska za łaską płynie do nas według Bożych reguł. Zapytajmy, czy są grzesznicy między nami? Z pewnością wielu. Właściwie wszyscy nimi jesteśmy, a tylko łaska oczyszcza i zbawia nasze grzeszne serca. Zapytajmy też, czy są między nami zasmuceni? Oczywiście wielu jest zasmuconych, przygnębionych, ale możemy zrzucić nasze troski i możemy wziąć łaskę za łaską, jak mówi dzisiejsze słowo, bo tylko łaska pociesza nas w smutku, tylko łaska wzmacnia w naszych słabościach nas i daje siłę do życia i to do pełni życia. A zwróćmy uwagę, że mamy tutaj powtórzenie i to jest zamierzone powtórzenie. Łaska za łaską. Pomyślmy, dlaczego tak jest? Ano, myślę dlatego, by oddać charakter tej obfitości, jakiej wielką ilość i niezmierzoną moc, tę Chrystusową pełnię. Pytanie tylko, no właśnie, jak z niej czerpać? Jak się nią nasycić? Drodzy, łaska jest skarbem, którego z niczym nie da się porównać. Tak mówiąc obrazowo, to myślę, że łaska to jest taka cienka, czerwona, krwią naznaczona kreska, która podkreśla wszystkie ludzkie grzechy, słowa i czyny. Dzięki łasce Bożej możemy budować od nowa, możemy stać się nowymi, lepszymi ludźmi. Grzech, który popełniliśmy, zostaje skreślony. On zostaje jakby za nami. Z łaską, jak po drabinie, możemy piąć się ku górze, ku światłu, ku prawdzie. Dzięki łasce my, grzeszni ludzie, możemy doświadczyć Bożej miłości i zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Z łaską i w łasce jesteśmy usprawiedliwieni bez żadnej naszej zasługi. To łaska jest trzonem naszej religii chrześcijańskiej, jest sercem tajemnicy objawionej w Jezusie Chrystusie. I z tym budującym słowem pragnę was dzisiaj pozostawić, życząc Bożego błogosławieństwa i otwarcia się na ten dar Bożej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie. Amen.